Centralna ścieżka projekcji Narodowego Banku Polskiego zakłada, że inflacja CPI, czyli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, w 2022 roku wyniesie 14,2%, w 2023 roku znajdzie się na poziomie 12,3%, a w 2024 roku wyniesie 4,1%. Wynika z lipcowej projekcji NBP. Centralna ścieżka projekcji zakłada dynamikę PKB Polski w 2022 roku na poziomie 4,7%. W 2023 roku na poziomie 1,4%, a w 2024 roku na poziomie 2,2%. NBP zakłada inflację bazową w 2022 roku na poziomie 8,9%, w 2023 roku na poziomie 7,5%, a w 2024 na poziomie 4,2%. Jak wyglądają ceny truskawek na rynkach hurtowych w Polsce? Truskawki na broniszach pod Warszawą kosztowały od 8 do 20 zł za kilogram, w Poznaniu trzeba było zapłacić od 20 do 26 zł za 2 kg, Kaliszu polskie truskawki wyceniane są na 13,50 za kilogram, a w Łodzi truskawki kosztują od 15 do 25 zł za 2 kg. Koszt przedłużenia tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 roku dla sektora finansów publicznych wyniesie w tym roku 39 miliardów złotych, podał Narodowy Bank Polski. Koszt przedłużenia tarczy do końca 2023 roku dla sektora wyniósłby w przyszłym roku dodatkowe ponad 33 miliardy złotych. Przedłużenie do 2024 roku kosztowałoby sektor oprócz kosztów z 2022 i 2023 dodatkowe 35 Miliardów złotych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał, że na koniec pierwszego półrocza 2022 roku liczba cudzoziemców objętych ubezpieczeniem społecznym przekroczyła milion w czerwcu 2022 roku. 729 tysięcy z nich to obywatele Ukrainy. Na koniec maja było ponad 990 tysięcy obcokrajowców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalno-rentowych, z czego 715 tysięcy stanowili obywatele Ukrainy. Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, odniosła się do ewentualnego skrócenia tygodnia pracy, mówiąc, że kodeks pracy pozwala już obecnie wprowadzać elastyczne formy czasu pracy na podstawie porozumienia między pracodawcą a pracownikiem. Dlatego skracanie wymiaru czasu pracy na podstawie odrębnych przepisów nie jest ani realne ani potrzebne. Minister dodała, że rząd koncentruje się przede wszystkim na wprowadzaniu elastycznych form zatrudnienia, w tym między innymi na wprowadzaniu pracy zdalnej. Wcześniej Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, informował, że rząd prowadzi analizy dotyczące skrócenia tygodnia pracy i nie wyklucza takiego rozwiązania. Jednak, jak podkreślił minister, jest to zawsze pewnego rodzaju obniżanie konkurencyjności gospodarki i trzeba wziąć to pod uwagę. W wielu krajach, m.in. w Islandii, Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii prowadzone są eksperymenty dotyczące skrócenia tygodniowego wymiaru pracy. Wstępne analizy wskazują na utrzymanie bądź poprawę produktywności. Także niektóre firmy wprowadzają skrócony czas pracy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wszczął postępowania wyjaśniające sprawdzające działalność pięciu największych domów aukcyjnych. Agra Art, Dessa Unicum, dom aukcyjny Paul Swiss Art, Rempex, a także Sopocki dom aukcyjny. Jak podano w ramach wszczętych postępowań wyjaśniających, WOKIK zbada stosowane w relacjach z konsumentami wzorce umów oraz ewentualne zasady ich zmiany. Sprawdzi również reklamacje napływające do domów aukcyjnych w ciągu ostatnich dwóch lat oraz tryb i efekt ich rozpatrywania. Prezes UOKiK przyjrzy się również stosowanym przez domy aukcyjne reklamom. Jeżeli po wstępnej analizie okaże się, że są podstawy do postawienia domom aukcyjnym zarzutów, to prezes UOKiK może wszcząć postępowanie w sprawie naruszania zbiorowych interesów konsumentów albo stosowania we wzorcach umów klauzul niedozwolonych. Jak podał UOKiK, grożą za to kary finansowe w wysokości do 10% rocznego obrotu przedsiębiorcy i konieczność usunięcia skutków bezprawnych działań. Z danych art. Info wynika, że w 2021 roku odbyło się 578 aukcji w Polsce. W tym czasie wylicytowano ponad 28 tysięcy obiektów, w trakcie gdy w 2020 roku ponad 21 tysięcy obiektów. Obroty na aukcjach sztuki w 2021 roku wyniosły 634 miliony złotych. W porównaniu z 2020 rokiem, kiedy zanotowano 380 milionów złotych, daje to roczny wzrost o blisko 67%. Branża producentów materiałów dla budownictwa apeluje do rządu o wzmocnienie sankcji wobec Rosji i Białorusi, podał Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa i Stowarzyszenie Producentów PAP. Oba związki wystosowały list do Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz do Ministerstwa Rozwoju i Technologii, pisząc w nim, że niestety na liście towarów objętych sankcjami ciągle brakuje pap i gontów bitumicznych, stanowiących istotną gałąź rosyjskiego i białoruskiego importu do Unii Europejskiej. Do produkcji każdej papy bitumicznej, wymienie nazywanej asfaltowo oraz gontów bitumicznych asfaltowych, używa się różnego rodzaju asfaltów, które są otrzymywane w wyniku technologicznego przerobu ropy naftowej w Związki podkreślają, że wprowadzenie embarga na import PAP, gontów bitumicznych z terytorium Rosji i Białorusi oznacza wzmocnienie i uszczelnienie zakazu importu węglowodorów oraz towarów ropopochodnych z tych kierunków. Związki piszą w liście również, że wprowadzenie embarga na tego typu wyroby byłoby bardzo skutecznym narzędziem prowadzącym do powstania dotkliwych kosztów gospodarczo-politycznych dla strony rosyjskiej, co przyczyniłoby się do bezpośredniego osłabienia zdolności finansowania wojny na Ukrainie. Znalezienie odbiorców rosyjskich i białoruskich wyrobów w innych krajach byłoby bardzo trudne.